teraz. Ten Chokmani, bo wraca nam wieżyczkę, ale to raczej... To raczej wychył działa, to jakby tam... Dobra, wyjazd ostry. Nieprzebity! Skor... Siemaneczko wszystkim, ja jestem Kowarek. Zapraszam was dzisiaj do obejrzenia tej króciutkiej, no może nie króciutkiej, ale odnoszę wrażenie dosyć fajnej bitewki z wyciągiem, który otrzymałem. I chciałbym zobaczyć, w jaki sposób to nastąpi, tym bardziej, że wyciąg będzie robiony tym oto skorpionem. Skorpionem amerykańskim poziomu 7. Sorry, mam grypę. Wybaczcie, jest taki upał po prostu na dworzu, że ciężko, a będę sobie po prostu podczas nagrania troszeczkę popijał. Słuchajcie, Scorpion czołg dosyć fajny. Ostatnio, bodajże wczoraj, na niezłej zniżce 50% może było go wyrywać za 4 dyszki. Za 4 dyszki, więc bardzo się podoba. Mamy pierwszy strzał tutaj. Dobra, 206 obrażeń. Może troszeczkę trzeba się przyjrzeć czemu czołgowi. Ja go kupiłem, nie żałuję, bo jest bardzo, bardzo przyjemny. Tylko, że to jest taki czołg, taki właśnie typowo do kampienia. No dlaczego? No, no już wyjaśniam, ponieważ ten czołg ma z każdej strony pancerza jeden, dosłownie jeden. Nie wolno tym czołgiem taranować, nie wolno w nic puknąć, nie wolno w nic. Tam jakby załogandzi kichnęli, to ten czołg by się rozpadł po prostu. Bo ten czołg po prostu jest naprawdę bardzo, bardzo miękki. No ale jak jest bardzo miękki, musi czymś nadrabiać. No i oczywiście jest, tak jest. Nadrabia dobrym działem, ze świetną celnością i dosyć niezłym kamuflażem. I mobilność też jest nawet w porządku. Dlaczego pokazuję tą bitewkę? Tak jak powiedziałem, dostałem wiadomość, że jest w niej wyciąg 1 versus 5. Chcę zobaczyć, w jaki sposób będzie to wyglądało. Podobna bitwa nie jest statyczna w jednym miejscu podczas wyciągu, więc chcę zobaczyć, jak to wyjdzie tym czołgiem na 5. Tym bardziej, że losowanie jest na tiery 8, także no najlepiej to wcale nie jest, trzeba przyznać, no ale zobaczymy. Takimi krótkimi parametrami działa, znam na pamięć, bo wczoraj się nimi przeglądałem tak dokładnie. No ale to jest bodajże 217 penetracji, 219 uszkodzenia, 240, czas przeładowania 6,4 albo 6,7 na 100% załodze, także jest nieźle, pozwala to trzymać na gąsce. Celność jest znakomita, 0,33, czas celowania bodajże 1,9, 1,9 na 100% załodze oczywiście, także jest naprawdę, naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o takie działo i ogólnie o ten czołg. Mobilność jest ok, do 45 na godzinie ten czołg jedzie najwięcej, a nie pojedzie, no chyba, że z góry. No ale zobaczymy, co będzie się tutaj działo, chętnie się temu przyjrzę. Bitwę przysłał wściekły ślimak, dowódca klanu Gacki, w którym jestem tam oficerem. No ale to mniejsza, zobaczmy, jak tutaj się bitwa potoczy. To na razie przez 3 minuty nie zadziało się nic. Przez 3 minuty został oddany jeden strzał. I nic zupełnie ciekawego. Ale widziałem tylko wyniki, faktycznie medal jest. Więc pokazuję właśnie, tak jak powiedziałem, tą bitwę ze względu na wyciąg, jaki w nim wystąpił. No, mam tutaj dane pozycji. Także póki co nic ciekawego. No niby tam 3-3. Nie zanosi się, by coś miało się stać. O, tutaj bardzo, bardzo z tyłu. No tam Progetto dostaje bęcki. O, jest KG, tam jest nawet, no. Pan Dominator. Patrzcie, że mrożoczy po prostu słońce mnie świeci, a muszę mieć dobre doświetlenie, żeby mi chociaż jakoś logicznie było widać na tej kamerce. Więc jak będzie bardzo widać, że dużo oczu, zobaczcie, ale po prostu tamtej strony słońce mi napieprza po oczach. O, 4 do 6 już. 3 ósemki stracone. Tutaj po stronie zielonych. Czerwoni stracili tylko 2. W sumie no tamci mają przewagę. Tierów wyższych, nie?
Ogólnie straszna ciekawa sprawa, jak ten czołg strzela artyleria. Jeżeli go posiadacie, to wiecie, że jest dosłownie zdmuchnięty przez artylerię. Niech uderzy obok, a was pierdzielnie normalnie za 600. 7 do 8. O, już tutaj 10 minut. Ciągłe zmiany pozycji tutaj. Znajdowanie jakiejś swojej szansy na uderzenie. No, na razie 206 obrażeń, no słabizna, straszna. Chociaż tak jak mówię, tym czołgiem trzeba grać bardzo, bardzo ostrożnie. Najlepiej zrobić sobie żarówkę. Tutaj tej żarówki nie ma, tutaj na wyczucie trzeba grać. Bo tutaj ślimak żarówki nie ma. No dobra. Ale kamo jest dobre, kamo jest dobre. Pozwala właśnie na oddawanie takich strzałów i nie zostać wykrytym. Też najlepiej zrobić sobie perek pod kamo, założyć siatkę, lornetkę, bo tutaj wozi i dosyłacz. Dobra, mamy pierwszego fraga. Tysiące 33 obrażeń. Kolejny strzał skorpiona, 1000 obrażeń. No, słabo na razie to widać. To ciągle stanie w krzaczku. Że tak jak wracając do tematu, jeżeli zdecydujecie się zakupić na czołg, a warto, naprawdę warto jest, jeżeli macie troszeczkę cierpliwości, to na pewno się ten czołg nada. Nawet chociażby do misji, tak, tam do tych misji osobistych, gdzie są misje bodajże z ukryciem, tam na zadanie o 10 do 12, słabo, zaczyna. Znaczy zaczęło, słabo to się zaczęło, bo obrażeń nie było. No ale teraz to się dopiero zacznie, 10-13, sytuacja jest bardzo słaba, został tylko T-44, jeżeli chodzi o sojuszników i sam Skorpion na te czołgi, tutaj strzał w Tygrysa P. Penetracja jest naprawdę wysoka. Ma większą penetrację nawet niż od Isa III, nawet na Goldzie. O, artyleria strzeliła. I dobra, zostało, dobra, pierwszy frag. Sam na pięciu zostało, sam na pięciu, jeden poszedł, zostało 4. Zobaczymy, co dalej. Został Tygrys P, Jak Tiger i dwie arty, najgroźniejszy przeciwnik tutaj naszego bohatera w dzisiejszej bitwy. Tą taką zaletą jest właśnie to, że on no, dosyć szybko się rozpędza. On szybciutko dosyć jedzie, można łatwo zmienić miejscówki. O, widzicie, to nieważne, gdzie to może strzelić 20 metrów od was, a i tak dostanie się obrażenia. Choć na razie nie wchodzi, ona chyba jest na stoku, jak mi się wydaje. Artylera to jest najniebezpieczniejszy przeciwnik obecnie, no bo to, że Panther czy tam J-Panther przebije, no to jest pewniaczek. No będzie tutaj załączenie siatki do ornety i będzie spot, tak jest, dokładnie. To jest zmiana pozycji. Dobra, jest strzał. Tygrys jest na 200 HP, jest na strzał. Ale wiem, że lubi zaskakiwać. Może polosuje za 180, kto wie. No ale umiejętna tutaj, umiejętna gra. Oddanie strzału i zmiana pozycji. Ucieczka przed artylerią. Okej. Okay. No i nie wiadomo, czy jest spot, czy go nie ma. Chyba nie ma. Mamy strzał, dobra. Tygrys P jest na strzał, Jak Panther jest na strzał. No i co teraz? Zobaczymy, co teraz. Ten czołg ma niby obracaną wieżyczkę, ale to raczej... Co raczej wychył działa, to jakby tam... Dobra, wyjazd ostry. Nieprzebity! Skorpion! Nie było przebicia. A to ciekawe. RNG jednak nie polosowało tamtemu panu. Bo nie przebić czołgu, co ma je... To nawet nie weszło na gąski, to było nieprzebicie. Niesamowite, co ten... O Jezus Maria, co tu ta arta robi? O, lololo, dostał. Dostało się za 154, poszedł celowniczo, ale tutaj łateczka jest. Co ta arta sobie myślała?
O, tam nawet koledze wieża odpadła. No co zmienia faktu, 13 do 14, trzech pokonanych, dwóch zostało. Jedna artyleria i Tygrys P. Ta bitwa wcale nie jest jeszcze wygrana. Oha. Dobra, tutaj mamy... O, chyba jest wygrana. Bo albo go nie widzi, albo ucieka nie wiadomo czemu. No nie, 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 tak to się nie robi. Nie, nie wyjeżdża się artylerią z bazy. O, tutaj nawet nie oddał strzału, super. Dwie artylerie zniszczone. Został jeden. Został jeden, 588 HP. I może wyjechać na pewniaka, bo jak dobrze wiemy... Jak dobrze wiemy, Tygrys P ma HP na poziomie 200. No tutaj Panther napisał nieźle. Został do końca. Z wściekłym ślimakiem. 2500 obrażeń na koncie. Także jest, jest ok. Trzy razy więcej niż ponad trzy razy niż ilość AP. No a tutaj mamy objazd, już będzie chyba tylko formalnością dokończenie tego czołgu. Mimo wszystko trzeba no ostrożnie, ostrożnie. Ten Tygrys P jak nie ustanie jakoś głupio, to może nie wejść, no ale zobaczymy. On tam z lewej strony na pewno będzie stał to... O, ale stoi! W ogóle się nie spodziewał. Super. Poszedł dekap zniszczenie Tygrysa. 6 fragów, pa 796 obrażeń. No i... bodajże Pasucci i Kołobanow. No ale cóż, no, jak to po bitewce, zajrzyjmy do wyników końcowych. Mamy, jesteśmy w wynikach końcowych, niestety tylko jedynka. Wielka szkoda, że nie weszła MK. Medal Pasuciego i medal Kołobanowa. Wcale nie jest łatwo zdobyć ten medal. Tym bardziej, że to były tiery, był wyrzucany na tiery 8. Mamy tutaj Defendera oczywiście i specjalistę za 6 fragów. 2796 obrażeń, 6 fragów, 1187 expa. No i tutaj zarobek mamy na poziomie 54 tysięcy z kontem premium. Bodajże nie byłoby strzelone nawet jednego goldowego pocisku. No cóż, więc w tej bitewce to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, o zostawieniu komentarza oraz subskrypcji, by być zawsze, zawsze na bieżąco. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego razu. Cześć!